Trzeba uczciwie przyznać, że w pierwszej połowie to Lechia była dominującym zespołem, a więcej sytuacji my za dużo nie stworzyliśmy. Natomiast ta czerwona kartka zmieniła oblicze spotkania i w drugiej połowie przyjęliśmy inicjatywę. Ta cierpliwość została nagrodzona dwoma bardzo ładnymi, podobnymi zresztą do siebie bramkami. Także cieszymy się z trzech punktów. Mamy ich w sumie 7. Więc jesteśmy blisko czołówki, ale wiele meczów jeszcze przed Lechem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy czas na pytania, więc jeżeli takie są, to bardzo prosiłbym o zgłaszanie się. Kuba Staszkiewicz, Przegląd Sportowy. Jak się prowadziło panu zespół w sytuacji wiadomej, jaka jest, że sąd nad panem zapadnie we wtorek? Sąd. Że tak to nazwę. No i po tej... Ja nie jestem winny, sąd tylko sądzi winnych, także proszę, no tak spokojnie. Dopiero niewinnych. Winnego albo za niewinnego. Natomiast... Domniemanie popełnienia przestępstwa pan, tak? Zauważył. Ja nie wiem, czy to jest przestępstwo. No, w każdym razie odpadliście z europejskich pucharów. No to właśnie nazywajmy sprawy po imieniu, a nie sąd. W takim razie trzymajmy się tej terminologii. Odpadliście z europejskich pucharów. Jak panu się w tej atmosferze prowadziło zespół? Czy był to inny mecz z tego właśnie powodu? Co może się zdarzyć we wtorek? Atmosfera takiej niepewności, bo tak naprawdę też piłkarze byli niepewni tego, co się wydarzy. I taka atmosfera panuje od dwóch dni. To są profesjonaliści, więc pracują, wykonują swoje zadania. Natomiast wiadomo, że trudno budować zespołowość w takiej sytuacji. Raczej ja odwoływałem się do ich indywidualnych motywacji i pokazali, że chcieli dzisiaj wygrać zdecydowanie. Czy jeszcze jakieś pytania mam? Pytanie jeszcze, które ja zadałem przed meczem. Po swoim debiucie z Wisłą Kraków był pan w lidze plus ekstra i powiedział pan, odnosząc się do tego debiutu, to wspaniały dzień na debiut, piękny stadion, dużo ludzi, fajny przeciwnik. A co dzisiaj pan pomyślał, jak pan wyszedł na ten stadion? Ja generalnie mam taką naturę, że czym więcej ludzi, tym jestem bardziej szczęśliwy prowadząc zespół, więc dzisiaj była bardzo dobra atmosfera, bodajże 25 tysięcy ludzi, tak? Dwa dobre zespoły naprzeciw siebie, piękny stadion. Tylko się cieszyć, jeżeli można pracować w tym zawodzie na takich stadionach, to jest wielka radość. Kolejne pytanie. Marcin Sołek z Dobrocza. Poznań, panie trenerze, jak się pan czuł w 92-30 minucie, gdy Mateusz Morzeń podchodził do tego rzutu wolnego? No, wszyscy pamiętamy ten mecz z Podbeskidziem, gdzie on też podchodził. Strzelał. No, pracując z Mateuszem tyle lat, wiem, że po lewej stronie pola karnego ma zdecydowanie większy problem niż po prawej stronie pola karnego, więc byłem spokojny. Naprawdę, jest to w treningu było widać, no, że tak jednak lepiej mu leży, jak piłka jest bliżej przodem do bramki, bliżej lewej strony. Więc tutaj okej, cieszyłem się, że nie jest to piłka po drugiej stronie, mówiąc żartem. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne pytania? Krzysztof Sejnicki, pan Sport. Proszę siedzieć, bo ja siedzę, będę musiał wstać, jak będę odpowiadał. Dobrze. Chciałem się tylko zapytać, bo w drugiej połowie był taki fragment, gdzie pana zawodnicy stwarzali sobie okazję, ale brakowało wykończenia. Czy to uważa pan, że to jest wina bardziej piłkarzy, czy... Czy trenera? Nie. Ale czy na przykład był pilnowany taki pole? Aha, w ten sposób. Czy kwestia jest taka, że zawodnicy byli nieskuteczni, czy bardziej po prostu trudniej było im się przedrzeć? Znaczy przede wszystkim, wracając może do tych dośrodkowania, w przerwie zwróciłem uwagę moim piłkarzom, że Trela 4 bodajże razy chwycił piłkę w prostej sytuacji, gdzie graliśmy na pierwszy słupek. Tam trzeba na ten bliższy słupek dobrze nabiec i później już po przerwie zdecydowanie ten bliższy słupek atakowaliśmy. Natomiast na pewno było trudniej niż w pierwszej połowie, bo Lechia cofnęła się, zdecydowanie cofnęła się i broniła w swoim polu karnym. Dlatego naprawdę to dośrodkowanie musiało być precyzyjne. Szkoda, że te dośrodkowania precyzyjne nie były w czwartek. Kolejne pytanie. Pytanie mam takie, czy odnośnie Sadajewa, czy wiedzieliście, że łatwo by sprowokować do tego, żeby dostał kartkę, najpierw dostał żółtą, potem czerwoną, bo ma taki styl. Pan zwracał uwagę swoim piłkarzom? Tak. Krótko tak. To jest jeden z elementów strategii. No, nie prowokowaliśmy go, bo to nie wiem, czy tak pan tam... Natomiast widzieliśmy, że gra bardzo ostro i zwracałem na to uwagę.